Witajcie na kanale Wędzenicze Bractwo UK. Wróciłem właśnie z Polski, gdzie wędziłem w takiej wędzarni wymurowanej na strychu w gospodarczym. Ma taką wadę konstrukcyjną ta wędzarnia, że jest rurą komin, czyli ulot dymu jest rurą poprowadzony do zwykłego komina, który jest bardzo długi i to zwiększa cuk, że tak powiem. Ale udało mi się tam uwędzić, możecie zobaczyć, zaraz pokażę Wam nagranie, jak ten proces trwał. Wędzarnia okazała się fajniejsza w obsłudze niż się obawiałem, bardzo ekonomiczna. Do podpiekania trochę gorzej, więc nie podpiekałem w niej. Podpiekłem sobie w piekarniku, no bo było najprościej, nie chciało mi się siedzieć tam, bo nie byłem w stanie zwiększyć przepływu. Rozpocząłem podpiekanie drewnem normalnie, ale nie mogłem zwiększyć przepływu, żeby ta temperatura szybciej rosła. Nie chciałem marnować drewna na podpiekanie w komorze spalania, bo była duża komora, więc doszedłem do wniosku, że po prostu podpiekę to w piekarniku. Równie dobrze, niektórzy parzą to. Ja wolę akurat podpiekane. Jak zobaczycie na nagraniu, część było w folii tej celulozowej, a jedna szynka była zdjęta. Dlatego było w folii celulozowej, bo nie było zgrzewarki. Ja kupiłem sobie tą folię, więc żeby zapeklować to, zawinąłem mięso w tę folię, żeby się zapeklowało. Część szynek po prostu już upiekłem tak w tej folii, ale żeby sprawdzić sam swój kunszt, jedną szynkę obrałem z tej folii, rozpakowałem z tej folii po to, żeby zobaczyć, czy ją dobrze uwędzę, czy będzie mi się przyklejało, czy dobrze osuszę, czy mi się to spiecze, czy nie spiecze. Udało się wszystko ładnie ogarnąć, także nie było problemu. Także możecie sobie zobaczyć teraz resztę nagrania i tyle. W każdej wędzarni można uwędzić, nawet w kartonie, pod warunkiem, że się przestrzega kilku zasad. Pierwsza to jest dobre osuszenie wsadu i wygrzanie. Druga to jest wędzenie w temperaturach między 45 a 60 stopni. Ja wędzę tak 45-55. Wiadomo, jak to nam na chwilę skoczy temperatura, na przykład w takiej konstrukcji, jak ja tam miałem, to potrafiła skoczyć nagle temperatura. No ale to nie przeszkadza. Chwilowy skok temperatury to nam niewiele nabroi, no chyba, że robimy łososiowatą polędwiczkę, więc wtedy no, każdy skok temperatury powoduje, że na przykład taka ocaszka robi wokół i już jak to się koneserzy mówią, że to już jest spierdzielone. No ale to koneserzy. Także udało mi się uwędzić, z efektów jestem bardzo zadowolony. Mamie tą wędlinę zostawiłem i tam rodzeństwu. Także to udało mi się zrobić. Ogarnąć mi się udało jeszcze parę innych kwestii, ale to już na innym kanale moim możecie zobaczyć. A jakim to Wam nie zdradzę, poszukajcie. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Witam Was na strychu. Używam starej rodzinnej wędzarni, której nikt nie używał, bo nie umiał, bo ma błędy konstrukcyjne. Ale zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie wędzenie w domu dla mojej mamy. Niech przyjechałem i będę miał od razu materiał na kanał. Zapraszam Was dzisiaj z telefonu. Nie będę tutaj wyciągał sprzętów, bo tu nie są warunki takiego nagrywania nawet ładnym sprzętem. Szkoda, że się zakurzył, pobrudził. Jak to na wsi. No, na razie rozpalam. Witajcie, jesteśmy w moim rodzinnym domu. To jest wędzarnia wybudowana, której nikt nie używał, bo nie umiał wędzić. Było kilka prób nieudanych, ale to tylko dlatego, że tam, jak widzicie, idzie rura do komina i po prostu cuk jest za duży, więc to jest błąd konstrukcyjny, o którym już raz wiem, że jest zrobiony. Ale spróbuję w niej dzisiaj uwędzić. W takiej jeszcze nie wędziłem, że pali się. Kiedyś wędziłem, znaczy się, ale to upiekłem. Też szupaki. Pierwsze próby były. Spróbuję w niej uwędzić tutaj dzisiaj i zobaczyć, jak mi to weźmie i pójdzie. Także brat zamontował termometr, więc szansa jest, że chodzi dobrze. Zobaczymy. Spróbujemy coś tutaj wykombinować. Próbuję rozpalić tak, żeby wygrzać tą wędzanie, żeby szedł dymek.
Ten termometr reaguje szybciej, już jest 29, ten trochę wolniej, na nim jest 20, ale to normalne. Poczekam, aż się bujnie, muszę przymknąć, żeby się rozpaliło i muszę ją teraz godzinę grzać albo półtorej, żeby ją wygrzać i dopiero potem. Oni pewnie robili ten błąd, że od razu zaczynali wędzić, nie wygrzewając tej wędzarni, a ją będzie trochę trzeba wygrzać, bo jej prawą ścianą jest mur domu i cała jest wymurowana. I ten komin jest bardzo długi. Ciekaw jestem, jak to będzie ciągło, czy nie za mocno. No ale zobaczymy, co się uda zrobić. Na razie wygląda to obiecująco, tylko się musi komin wygrzać wszystko. Zobaczymy. Temperatura rośnie całkiem ładnie. Ta wędzania jest pod dachem, więc też nie jest jakaś bardzo wilgotna. Tu jeszcze troszkę boczkiem dymek idzie, dlatego że się jeszcze rura nie wygrzała. Jak się wygrzeje rura, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy ją wygrzewali teraz w granicach 70 stopni, żeby nie za dużo. Tu nam pokazuje 60, to 82. Ta jest prawdziwsza temperatura, bo jest sądzę na bliskości szynek, jak będą. A tutaj jest na drzwiach, a wiecie, że ta wędzania w środku jest duża. Teraz ją wygrzewamy. Będę ją wygrzewał, dopóki ściany nie będą ciepłe jak dotknę. Schody. Mój odwieczny wyrok. Tak, skoro, bo to i tak jest wygrzewanie. Minęło pół godziny, mamy 98 stopni. Ten pokazuje mnie, ja tylko, że jest w innym miejscu, ten jest przy drzwiach, a ten jest na środku wędzarni. Pięknie się pali, żarzy się, albo trochę dymu będzie z tej wędzarni. Podejrzewam, że temperaturę będę musiał regulować tak, że będę musiał albo uchylać drzwi, albo je przemykać, nie? Tak będę musiał temperaturę, żeby więcej powietrza zasysało. No i zobaczymy, spróbujemy zrobić żar i osuszanie zrobimy sadu. Na razie wygrzewam, będę wygrzewał, aż z tej strony będę czuł, że jest ciepłe. Jak będzie tutaj cegła ciepła, znaczy, że się wygrzało. Wygrzewam wędzarnię. Podłożyłem kolejny raz. Wywietrzyło się to 47. Pokazuję 50, jak wyszedłem było 66. Podłożyłem jeszcze raz, bo tam mam jeszcze świerkę na dole, bo świerkiem żem wygrzewał. Więc chcę, żeby się świerk spalił i został sam żar. I przyniosę mięso. Dziś za pół godzinki przyjdę z mięsem. Zacząłem osuszanie. Mamy 52 stopnie. 31 ma szynka. Mam je tej folii celulozowej 3, dlatego że nie było wakum, a nie było miejsca na miskę w lodówce, więc folię celulozową dałem. W tej zdjąłem, żeby zobaczyć mój kunszt, jak czy mi pójdzie wszystko w porządku, bo wiadomo, że te folie celulozowe, nawet jak coś trochę by poszło nie tak, to będą dobre. Bo syf zostanie na folii, a ta jest bez folii, celowo, żeby zaczął mój kunszt. Teraz wygrzewam, nie bierzcie się 1 stopni w środku. Ale jeszcze jest za mało ten ciepła. Jak na razie będzie się całkiem przyzwoicie i tak jak podejrzewałem, temperaturę muszę regulować tutaj, o, troszkę spada. Termometry w miarę pokazują, muszę regulować ilością powietrza z boku, po prostu otwieram drzwi i dochodzi więcej powietrza i tak reguluję temperaturę. Ogólnie nie wygląda to źle. Poczekam, trochę żaru będzie troszkę mniej. Taki większy kawałek drewna będę musiał wrzucić. No. Troszkę mniej żaru będzie musiało być. Jest za ciepło. Dołożyłem jedną drewienko, żar dałem na boki, żeby się po prostu bardziej tliło. Ogólnie widzę, że mało drewna pójdzie, bo jest bezpośrednio ogień pod wędzonkami, więc tutaj, co się mówi, ciepło będzie sporo szło od razu.
Także powinno być oszczędnie, wędzarnia wygrzana, ciepła jest tutaj, jak dotykam, to jest ciepła, więc znaczy, że wygrzało się. Przymykamy. Jedynym minusem jest ten długi komin idący do komina, ta rura i tam komin idzie do góry, to jest jedyny minus, bo może ciągnąć, bo może bardzo brać i ciągnąć, cuk może być duży i może rozpalać bardzo, ale zobaczymy, może się to uda kontrolować. Ciekaw jestem efektów. Utrzymuję stałą temperaturę 54 stopnie, tu jest 50, więc przekłamanie nie jest duże. Tu mamy w drzwiach, a tutaj mamy na środku wędzanie, gdzie są wędzonki. Wygląda to tak, że trochę tu dymu jest, czyli będą takie bardziej aromatyczne. Tak się tli, tak się powinno tlić w wędzarni, ogólnie w palenisku. Tak delikatnie nabiera kolorku, jak widzicie, całkiem zgrabnie. No. O, tak się tli. Tak to powinno wyglądać. Żar daje ciepło i tak się tli. O, tu jestem, kurde. I wędlinki. Bach. O. Jak wam spada temperatura, to takie szybki podkładacie, o, żeby się troszkę zapaliły. Włączymy tutaj z boku, żeby się trochę żaru zrobiło. Brakuje mi takiego haka, haczyka fajniejszego. No i dobra, to się zaraz trochę zapali. A może to wykorzystam. Tu jest takie zakięte. O. Żeby się bujnęło troszkę. O, i to się zaraz bujnie. I będzie już zaraz poszedł. Szybko to się troszkę bujnie i elegancko będzie. Do wędzenia wystarcza, o, tak jak się pali w wędzarni. Mam co czas 55 stopni, 52, 54. Tutaj mam wędzonki i nawet pomimo tego, że jest duży komin, długi komin, bez rura aż do komina idzie, 13 tam kilka metrów komina, to daje to wszystko radę. Zobaczcie, wędzę już ponad godzinę. Zobaczcie, te są w folii celulozowej, ta nie jest w folii celulozowej i wygląda rewelacyjnie. O. A nic nie widzicie. To. A tchu mi zbrakło. Elegancko. Wygląda to rewelacyjnie. No, co prawda 2,5 godziny wędzenia, ale zobaczcie, wydaje mi się, że już są w idealnym kolorze. Bardzo ładnym i mogę zacząć podpiekać. Tak mi się wydaje, że mogę zacząć się podpiekać. Więc wystartuję podpiekanie. Bo w wędzarni to się musi, panie, hajcować. Hajcować się musi. Strasznie, zwiększamy temperaturę, bo będziemy podpiekali. O, zobaczcie, jak ładnie wyszło. Co mam drzewo, zaczynamy podpiekanie, idealnie. Tadam. Zaczynamy podpiekanie. Już mamy 70 stopni. Słuchajcie, w parę sekund jest 70 stopni. Mimo, że tam jest duży komin, to jestem bardzo zadowolony z tej wędzarni, dlatego że działa rewelacyjnie. Nie wiem, ile ten, ale 6
takie trzy grubsze kawałki z drewna zużyłem, żeby ją wygrzać. Może cztery, żeby ją wygrzać i żeby uwęzić, i jeszcze podpiekam tym samym drewnem. Strasznie ekonomicznie to wychodzi. Naprawdę rewelacja. Muszę uważać, żeby za bardzo nie poszła temperatura do góry. Przemknę na razie te drzwi i otworzę, jak będzie ten. Za bardzo szła temperatura do góry. Pięknie, pięknie. Troszkę za dużo. Ale zobaczę, jak nie będzie rosło, tak zostawię. Za dużo dymu. Za dużo dymu. Muszę mieć troszkę uchylone. W takim razie. Pamiętajcie, że podpiekamy z jak najmniejszą ilością dymu. Jak największy przepływ. Tu aż za bardzo, żebym to rozkręcił, bo przekroczyłem 90 stopni. Mam teraz 95, tak może zostać 95. Musicie pamiętać, żeby nie za bardzo, bo wam się za bardzo spieką te wędliny. Tu będziemy utrzymywali 95. I będziemy tutaj podpiekali, aż wędlina będzie miała 63 stopnie w środku. Bez dymu, samym ciepłem. Tak podpiekane, moim zdaniem, wyroby ogniem z drewna mają więcej aromatu, dlatego że podczas podpiekania jeszcze dostają dym. Tłuszcz kapie, ten dym się bardziej przykleja z powodu tłuszczu i ten aromat jest bardziej intensywny. Ja tak bynajmniej uważam. Jak się ze mną nie zgadzacie, macie takie prawo, ale nie macie racji. A może macie, to jeden może dowiedzieć. Może jakieś badania naukowe ktoś z was ma. Co? Może ktoś ma. Ja z doświadczenia wiem, że są bardziej aromatyczne. Dokładnie. Otwierając szerzej drzwiczki, bądź przymykając, reguluję temperaturę. Bo mi tutaj skoczyła na powyżej 95. Otworzyłem szerzej, temperatura spada. Spadnie tak do 10 stopni, trochę przymknę. I tak reguluję temperaturę. Lepiej. I czekam, aż tutaj będzie 63 stopnie. Kroimy u mojej mamy. Moment. Kroimy u mojej mamy. Wędziłem z habika. Wygląda tak, zobaczcie, jaki soczysty. Biodzio jest. Rewelacyjka. Bałem się, że zeschnął się, ale się nie zeschnął. Rewelacyjka. A nie, ja w sprawie pracy przyszedłem. Ja widziałem kartkę na drzwiach, że pan mówi, że pan coś przyjmie, to zobaczcie. Ja bym... Zobaczcie. Zobaczcie. Biodzio. Rewelacja. Dziękujemy, możemy włączyć na nagrywanie. Daj Danielowi.